Cześć, siemanko, witajcie po tej stronie Adrianowski. Jak widzicie, jesteśmy w grze Identity 5. Dzisiaj zagram sobie z moim kumplem. Przedstaw się, przyjacielu. Cześć, po tej stronie Tristana. Dobra, no to my za... Takie gałganie teraz wyjdź z tego. A, dobra. Jak... To jest tam, gdzie masz kamerę. O nie, poczekajcie. Zaczekajcie, to gdzie by mógł was wstawić? Dobra, to bądźcie tutaj, będę was tak przesuwał i tyle. Dobra, to zaczynamy. A przy okazji trochę włosy poprawię, bo widać, że mi się przykrzywiły. No jak? Dobra, jesteśmy już. Teraz też musisz wyjść jak wtedy. To może będziecie... O! Tak będzie dobrze. Dobra. To jesteśmy. Jesteś tu, ziom? Tak. Nie widzę cię. O, akceptuję. No, to dobrze. Dobra. Lecimy. Okej. Ciekawe, czy wszyscy dzisiaj zaakceptują równo? Czy będziemy musieli czekać za kimś znowu? I don't know. Ja od razu akceptuję. O, jest niewidoma. W naszym teamie. Tak? No, to na lewo ode mnie. Aha. Aha. Okej, to fajnie. Ale jest niewidoma, więc nie wie, co ma wstawić. O, wszyscy zaakceptowali. Dość szybko. Nieźle. Myślałem, że dzisiaj trochę zapoczekamy. Nikt tak. Ha, 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 apteczka. Ha, apteczka. Dalej, zbij mi się ekran. Jak było w tym kawalecie, który... Tak. Który ci się w sumie dzisiaj nie chciał oglądać. A tak, faktycznie. Był ten kabaret. Okej. Okay. O, dobra mapa. Jesteśmy. To jest ten, cyrk. No. Znaczy nie cyrk, tylko wesołe miasteczko, co ja gadam. Okej, to szukamy tych, jak to można nazwać? Na pewno nie radiator. Nie, radiator to jest do odprowadzania ciepła. Tak, moi drodzy, w tamtym odcinku mówiliśmy radiator. Jesteśmy bardzo fajni. Ja jako z zawodu elektronik zapomniałem, co to jest. Ja już naprawiam pierwszy. Tak? Aha. Znaczy to... naprawiam, piszę. Dobra. No. No, możemy tak mówić, że po prostu piszemy i tyle. Maszyny, o, po prostu szukajmy maszyn i tyle. O nie. Obok mnie ziomek jest. I obok mnie ziomek jest. To znaczy, że ty jesteś gdzieś w pobliżu. Przed czym uciekać, proszę pana? A to jesteś ty? Czemu on mnie zamknął? Hej, stary. Coś ty mi zrobił. Widzę, ja się z nim ganiam. Ja stąd spieprzam. A jaki to jest? Ziomek z tym, z mięsem. No ha, to jest ten łatwy, dobra. Jego się nie boję, stary. On jest za łatwy. Ja przed nim uciekam przez cały czas. Ja widzę was. Dobra, on właśnie nie wypatrzył. Ale widzę, że mną nie jest zainteresowany. Nie. Tylko tamtym świeżym mięskiem. Tak, biegnij, goń go. Goń go, a ja przy nim reaktor będę naprawiał. A, ja właśnie szukam reaktora. O, tu jest jakaś skrzynka, zobaczmy coś w środku. Myślę, że nie usłyszał tego. Ja grzebię w skrzynce. O, i serduszko mi bije. No tak, goni. Tak goni was? Dobra, jest przy mnie. Jak coś tam mów, czy cię złapie, czy nie? Ale wydaje mi się, że cię nie złapie, bo on jest z tego... A mi się wydaje, że... nie wiem. Ja właśnie robię tego, maszynę. Mam pomysł. Jedno krzesło mu rozwalę. Okej, dropana. Ja tutaj... Naprawię to. Ja robię maszynę. Tam ktoś biegnie, widzę jakiegoś... jakąś babkę. Kuźwa, szczelił mnie prąd, kurwa. Dobra, ja reperuję naszego ziomka. Spoko.
Dawaj, 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 naprawiaj, naprawiaj. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Jest, udało się, nie szczelił mnie prąd. Dobra, uleczyłem. Ale widzę, że wszyscy są tego. Tak. Wszyscy są, nikogo nie zabił ten ziomek. No. Gościu włączył słuch. No. I leci do mnie. A, leci do ciebie, dobra. No, gani mnie. A ty gdzie jesteś? Koło czego? Ja jestem dalej w tym cyrku na środku. Aha, na środku, dobra, to ja nie muszę się obawiać. To ja sobie zrobię do końca tą maszynę. No, bo włączył słuch. No właśnie, ten słuch włączył i boję się, żeby po mnie nie poszedł, bo ja już mam koniec tutaj maszyny. Ale wiesz, że on ciągle obok mnie chodzi. Co? Ciągle. On jest jakiś pojebany. Co on się tak ciebie przyczepił? Nie wiem. Dobra, Co? Dobra, napisałem. Wiesz co, ja mam tutaj zabawę z nim. Więc tam wy naprawiajcie, bo ziomek mnie ogarnia. Ja sobie będę przy nim naprawiał jeszcze. Co? Ten gość jest jakiś... Śmieszny. Przygupem? O kurde, się rzuciło dwóch na mnie. Ja szukam maszyny. Tu widzę, że trzeba chyba naprawić. Robię kolejną. O nie, oberwałem. Czemu ja zamykam sobie ładę? Przydałoby mi się pomoc. Kurde, tu pisze. A co, dostałeś? No dostałem raz. On ci nic nie zrobi. Włączył słuch. Zamontowałem mu krzesło. Aha, no goni mnie. A w ogóle jakieś maszyny są zrobione? Jedna. No to jest przeze mnie maszyna, dobra. Poczekaj, ja tutaj widzę cię. On jest przy mnie prawie. I przy mnie. On chyba poszedł po mnie, i czy nie? Podnosi mnie. A, podnosi cię, dobra. To poczekaj, skończę maszynę. Zostało mi tylko chwilka, zaraz ci pójdę pomóc. Poczekaj. Chwileczka. No nie, no wziął mnie na ten krzesło. Tam pokazuje ci, ile czasu ci zostało do odlotu? Tak. Kuźwa, szelił mnie prąd, ja pierdolę. Szybciej, naprawię. Stoi przy mnie, kampi. To dobrze. Aha, jak go spróbuję odciągnąć. Zrobię jedną maszynę i git. Co? Ziomek kubuj, ma coś takiego umiejętność, że mnie podpierdala? Dobra, lecę. Fajne. Zabawimy się trochę, mój wielki przyjacielu. Dobra, zostałem uratowany tak ogółem. Tak? Dobra. Czuję, że popcorn ktoś robi w domu. A ja mam katar, więc nie czuję. Ale przydałoby się jeszcze jednego SMS-a wysłać choćby. O treści o pomoc. O treści pomagam, tak? A co, wysyłacie w powietrze? Nie, no co ty, ja żyję. Ja widzę, że tak, on tam leży, to nie jesteś ty, to tam wiesz. Nie przejmuj. Teraz idę go uleczyć. Ja robię kolejną maszynę. To ruch. Ja idę próbować go uleczyć. Zajmijcie się trochę nim. Dobra. Lecę robić. Dawaj. Nie, żółte. Lecimy, jedna osoba. Jest, żółte poszło znowu. Aha, ten ziomek leży. Rób tą maszynę, rób dalej, szybciej. TSS nadawaj. Nie wiem, jak to długo zajmuje. Znowu 60%. Serce mi nie bije, więc nie widzę gościa w pobliżu. Mi też, a ja byłem... Ale włączył ten słuch. Aha, widzenie w sumie. Ile zostało maszyn? Dwie? Dwie. Dobra, to ja lecę szukać kolejnej. Tam widzę, że... Jest dość daleko. Ten gościu cały czas kampi przy tym, który siedzi na krześle, więc wiesz... Jest jakaś może maszyna przy nim? Nie wiem. Czemu on tak kampi tam? Jedna maszyna jest przy mnie. A robię ją. Gościu włączył widzenie. Słuch. Teraz. Idzie po mnie, kurwa. Come on, rób
uciekasz? No. Nie no, ten ziomek stoi przy nim. Tak? No. No, bo on widział mnie i pewnie poszedł. No teraz tamten... No, widziałem, poleciał w powietrze. No. Ostatni został i przy nim jest. Dobra. I nam została jeszcze jedna maszyna, tak? Tak. Kurde, byśmy ją zrobili. Może przeżyjemy. Tylko jak na razie nie widzę. Gościu włączył słuch i widzenie. Ej, maszynę mam. Ale on idzie po mnie. Kurwa, biegnie za mną, stary. No wiesz, za mną jakiś koślawy ziomek biega. Z lewo. On subusów ma. Pierdol się chuju jeden. Zostaw mnie, nie rób mi tego. Nie. Nie no, weźmie mnie. Co, dorwał się do ciebie? No, jest blisko mnie i mnie wziął. Kuźwa. Poczekaj, ja idę zabić maszynę. Bo ja wiem, gdzie tu jest ta maszyna. Ciekawe, czemu się wyrwę z uścisku. Słyszę zaraz. Tej, jak ci się uda, stary, będziesz genialny. Uciekłem. Teren jest, kurwa, cymbał. Trochę. Kuźwa, nie widzę maszyny. No gdzie jest ta maszyna? Ja próbuję mu uciekać przez cały czas. Jest, widzę maszynę. Rubią. Robisz? Robię. Znowu, kurwa, idzie po mnie. Tej! Tu jest dwóch! Jakiś jeden jest taki czerwony! No. Kto to jest? Nie wiem, jak to sobie. Pierdol się, chuju jebany. Zrobiłeś ten laptop? No nie mogę, bo cały czas ten sugus. Trzeba to zrobić, bo inaczej przygramy. Ktoś się uwolnił z rąk tego debila. Trzeba to zrobić szybko. Ostatni został. Dobra, ja robię z jakąś babką reaktor. No ze mną. To jesteś ty, tak? Dobra, spoko. Rób, stary, uda się? No. Mamy to. Ej, gościu tam widzę stoi. On się zajmuje tamtym typem, więc git. Ej, uda się, stary. Szybciej. Dobra, mamy to. Wyjście. O kurde, są pół kupich miejsca. Dobra, idziemy w prawo. Jak mnie złapie, to uciekaj, stary. Nie zatrzymuj się. O, zaraz będę otwierał. Włączył słuch. Mogę z tobą otwierać? A, stoi przy nim. Łe, to mamy wyrąbane. Help me! Ja chyba bym poszedł do niego. Mówisz? To ja pójdę. Otworzyłem. Let's go. Nie dam rady już. Dwójkę nie dam rady. Idziesz też? A ty? Ale to zginę. Ej, poczekam tu na ciebie. Nie, bo ja zginę. Powiedz, jak cię weźmie. Co to on obok mnie chodzi? Wziął mnie. No nie. Ciekawe, czemu się wyrwał. Stary. Kurde, za blisko ma to. Stary, nie. Stary, nie, please. No kurwa! Iść? Nie, uciekaj. Poczekam, on tu przyjdzie do mnie, a wtedy... Uciekaj! Mówię ci, uciekaj. Chcę zobaczyć.
Nie, on tam zostanie przy tobie, bo ten... Kurde, stary. Szkoda. Wyjebało mnie w kosmos. Ja jako jedyny uciekłem. No. Mogłeś po niego nie iść. Eto. O, byłem pierwszy. Ty byłeś przedostatni i cowboy był... Spoko. Dawaj, to zagramy jeszcze raz. Może teraz nam się uda obydwu uciec. Wiem, że chciałeś zrobić dobrze i pomóc. Ja to rozumiem. Nie uratowałem coś dość ładnie. Znowu mamy ogarniętego mordercę. Mi się coś ścięło. Ale tu nie klik. No przecież ty zaznaczony jesteś. No. On mnie zaznaczył, morderca. No i mamy innego morderca. Dobra, mam 20%, więc podłączę telefon. Dobra, mam ready, włączyłem. Wszyscy włączą? No, tylko jeden. Czekamy na cowboya. Kurdoby cowboy. O, coś długo. Powiem ci, że znaczy coś szybko włączyli. O. Nie podoba mi się to, powinni trochę poczekać. Czemu? One time. Ja mam nową babkę i patrz, jaki mam ekran. W stanie widoma. O ja, ale spoko. Ale fajnie. Dobra. A, duch jest. Duch? Mhm. O ja, nigdy nie widziałem ducha. Nie wiem, czy to nawet nie jest ten Maskowicz. Gdzieś ktoś pisze. No, cowboy. Tylko nie wiem gdzie. Ze mną. A, z tobą, dobra. Ja też chcę. No z tamtej strony. Jeśli możesz tam wyjść. A nie. Bo się nie dowiesz. Aha, jeden już oberwał. Wywaliłem. Jeden już leży. No nie, widzę. Dobra, 60%. Znaczy 60 plus dostałem, bo z żółto poszło. Masz 60? Wiesz, co jest przyjebane, że właśnie niektórzy stoją przy tych krzesłach. No. To jest kurde tak głupie. Gdzie biegniesz? Pobiegnę ze sobą. No, widzę. Ja nawet słyszę przeciwnika. Aha, jest ta babka, o kurde. Ona jest dość mocna. Łatwo da się ją ominąć. Bo ona ma tam spójrz. Kurde, dostałem. No ja też. Ta babka jest ciężka? No, trochę. Help! Ktoś włączył help. Babka chyba lepiej w ogóle, nie? Ja jestem ranny. Ja również. Jak się uleczyć? Ja musisz apteczkę znaleźć. No było blisko. Kurde, trafiła mnie. Ja ginę? No nie. Znaczy, no, wziąłem. Ile nas zostało? Zostało 4 inhibitory i ten. I w sumie wszyscy żyjemy. A ja zaraz jej ucieknę. Dobra. Ja idę do maszyny. No, w ostatniej chwili wzięła mnie, zamknęła. Ja jestem przy maszynie. Kurde, strzelił mnie prąd. Twelve seconds later.
dopiero położyła mnie i typa. No kuźwa. Dobra jest. Znaczy, że wszyscy leżą, tylko ja jeszcze się trzymam. Nie, jeszcze jeden żyje. Kurde, czemu mnie ten prąd tak strzela? Pracuj normalnie. Dobra jest. Jesteś na krześle? Tak. Powiedz, jak będzie odchodziła. Ona też. Poszła już? No. Ale w twoją chyba stronę. No to wie, gdzie jestem. O, typ się uratował. Jest, przy mnie. Dobra, no nie, uleczę, a zaraz, dobra, odżyję. Ale już jest przy nas. Ja robię kolejną maszynę. Jezu, serio. Kurde, masakra. Ktoś się uwolnił. Może się nam uda. No, tylko ja, kurde. Six and a half hours later. Tylko ja muszę. Tylko ty leżysz? Nie fajnie. A mnie cały czas strzela prąd. Nie mogę zrobić perfekcjonalnie jednej maszyny. Nie idzie mnie uratować. Kuźwa, widzę, że jest ten, że leżysz. Ja zrobiłem jedną maszynę. A i słyszę ją. Ona tak gada, nie? Wiem jedno, że ona ma coś takiego, że musi na ciebie popatrzeć jakiś czas, żeby dostać pól. Dobra, dwie maszyny zrobione. O kurwa! Wątpię, że zrobię te dwie jeszcze. Nie, pewnie znajdzie ta babka. Dobra, odleciałam. No to nie. Zostałem tylko ja i ktoś jeszcze. No. I dwa jeszcze skręcicie i możecie uciec. No, tylko nie wiem, czy uda nam się, wiesz. To jest jeszcze jedna zrobiona maszyna. Czy ktoś w ogóle kręci? Kuźwa, tam jak chodzi ta babka. O nie, zostałem tylko ja, stary. A są jeszcze dwie maszyny do zrobienia, więc wątpię, że to zrobię. Zostałeś sam? No to szukaj ten, głazu. Włazu. Włazu? Pamiętasz te drzwi, które leżały. Ej no. To nie robisz tych maszyn? Nie. Kuźwa włączyła te słuch i widzenie. To przypał jest teraz. Kurwa. No nie, dobrze. No i skasowała mnie. No.
Kurwa nie. Co ona kurwa robi? No nie. No, dobra, nie, posadziła mnie. Bo nie poleciałem w powietrze. Nie. Ale picza? Jak ona dobra była? No nie wierzę. Kurde. To zagramy jeszcze jeden meczek i zakończymy? Tak. Dobra. No to gramy ostatni meczek, moi drodzy. Może teraz nam się uda wygrać. Ale jak gierka jest zarąbista, wam powiem, mega się mi podoba. Jeszcze fajnie, że jest na multi. Ej, mogę zrobić tego. Ten taki, tą kostkę, tylko jak to się robiło? Że rzucam tą kostką. No musisz podejść najlepiej do fotela. Aha, dobra. Nie mecz, no. To są wszystkie mecze, które wygrałeś. Jak z tego wyjść? No klika, klik, przecież. No, weź tą kostkę, kliknij. Nie masz obok fotelu kostki? Inne. Dobra. Dobra, to dawaj, włączaj. O. Dobra. A jakiś nowy. Kto? Ten gościu w tym takim w czapce, no czapce z daszkiem. Nie, możesz też zrobić. Tak? O, tą mapę lubię. Ona jest fajna. Jakie mamy? Już wysyłam SMS. Co? Już? No. Jeszcze no ja. A ja trafiłem na gościa, nie? Kto jest? Nie wiem, właśnie widziałem tylko jak mi serce zaczęło bić. Ale się nie przypatrzyłem, kto to był. Oby to był ten. Z tym mięsem. No nie, ale on też jest. On jest słaby. On jest właśnie fajny, bo on jest słaby. To co, to trzeka sztuka? No. Ale raz już chyba wygrali... A, ja wygrałem tylko. Kurde. Kurde, obok nie jest. Aha, jest ten, klaun. Klaun? Klaun jest dobry? Klaun jest taki sam jak tamten. Z mięsem. Aha. Uderzył cię? Nie? To git. Ale zaraz pewnie. Ja szukam ten. Bo się uwziął na mnie? Oj, uważaj stary. Wezmę tylko z tu powerbanka. Igza? Co on robił? Aha, on tu biegnie. Nie. Tam ktoś robi reaktor. O, mam ten, piłkę do futbola. To masz szybkie, takie super przyspieszenie. Chciałem skoczyć. Jeszcze trzy. Gdzieś tu jest ten. O, gdzieś jest ten. Klaunik. Trzeba iść do kościoła naprawić. W kościele jest? Trzeba wysłać SOS. Dobra. Widziałem tam klauna, ale na szczęście mnie nie zauważył. Kurde, nie mogę żadnego z tego, żadnej maszyny znaleźć. A jest maszyna. To robię. Jest u was? Nie.
A few moments later. Dziwię się, że nasz robot nie przyszedł. Ta nie przyszedł? To wy robicie jedną, tak? Dobra, ja zrobię, to będą dwie. Dobra. No, teraz będzie jedna. Ja usłyszałem ten, odbicie mam. Ja nie. Chcesz widzieć, jak uciekam? No. Aha, faktycznie, ale szybko. Tak. No i tak nie wiem. A w tych skrzynkach można znaleźć? Tak. To ja mu zrobiłem. On szedł za mną, był już obok mnie. Ja się obróciłem w jego stronę i użyłem piłki i spierdoliłem. ale go porobiłeś. No. Został porobiony. Już widzę, jaki wkurzony. Dobra, reaktor mam obok siebie, znaczy reaktor. Dobra. Maszyna, stary. Maszyna do SOS. Ale reaktor też można mówić w sumie. Nie wiem. O, ja robię ostatni. Dobra, ja sobie zrobię skrzynkę. Dobra, jednak nie mogę zrobić skrzynki. Bo idzie po mnie ten cfel. Ja sobie spokojnie robię. Kurde. Witam. O, zrobiliście? Dobra, ja widzę w drzwi tam wyjście. Też widzę. Ja mam piłeczkę, więc mogę się tam szybko przemieścić. Ta piłka jest przy oparu. Dobra, ktoś to pisze. To jesteś ty, tak? Nie, ty tam biegniesz. Drzwi się otwierają, stary. No, drzwi się otwierają. Jesteś? Tak. Dobra. No ja pobiegnę przy tobie. Ale... O nie, żadnego. Żadnego nie złapał, klaun. No nie, ale to trzeba, że sztuka. No i git. Wygraliśmy, jak fajnie. Ostatni mecz jeszcze wygraliśmy. O, byłem pierwszy. O, super. Ja też zrobiłem jedną maszynę, więc fajnie. Super. Dobra, to moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli komu gra się podoba, no to postaram się dzisiaj pod tym odcinkiem wrzucić link do niej. Będzie można sobie ją pobrać. No i to wszystko. Był z wami Adrianowski i mój kumpel. Do widzenia. Cześć.